Cześć! Jakiś czas temu na kanale Wideotesty widzieliście poradnik, jak wybrać dobry laptop gamingowy. Dzisiaj zajmiemy się tematem laptopa do pracy biurowej i multimediów. Jakie cechy powinien mieć taki sprzęt? Przekonacie się z tego filmu. Jeżeli Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić oczywiście palca w górę, a tymczasem oglądajcie! Zacznijmy od pierwszego problemu, czyli wydajności. Jaka wydajność tak naprawdę jest nam potrzebna w laptopie do multimediów i do pracy biurowej? I drugie pytanie, też bardzo istotne, które się często pojawia w komentarzach, jeżeli ktoś wybiera właśnie laptopa do tego typu zastosowań, to jest pytanie, które brzmi: czy ważniejszy jest lepszy procesor, czy więcej RAMu? Jakby, co tutaj jest istotniejsze przy zakupie? No i odpowiedź na to jest dwojaka, nie jest jednoznaczna. To znaczy, musicie sobie odpowiedzieć na taką prostą sprawę. Czy korzystacie bardziej właśnie pojedynczo, jednozadaniowo, czy wielozadaniowo z komputera? To znaczy, czy na przykład macie jednocześnie otwartego tylko Worda, czy Excela, jakiś arkusz kalkulacyjny i tylko na tym pracujecie, w tle nie robiąc nic innego, czy też robicie w tle inne rzeczy. Na przykład macie otwartych 10 kart w przeglądarce, Spotify'a, na którym sobie słuchacie muzyki, czy YouTube'a, na którym sobie słuchacie muzyki, pracujecie jednocześnie na Wordzie, Excelu i w jakimś innym programie jeszcze. Jeżeli jest właśnie tak, to wtedy zdecydowanie przyda Wam się lepsza ilość RAMu. To znaczy, oczywiście wiadomo, że procesor również tutaj będzie miał znaczenie i lepszy procesor również sprawi, że będzie się Wam lepiej korzystać, ale jeżeli macie dwa modele do wyboru i w jednym jest więcej RAMu, a w drugim jest lepszy procesor, to jeżeli korzystacie z komputera wielozadaniowo, to zdecydowanie wybierzcie ten komputer, w którym jest więcej RAMu. Natomiast jeżeli generalnie korzystacie z jednych, dwóch max aplikacji jednocześnie, to wtedy możecie sobie mniejszy RAM wziąć, ale lepszy procesor, a też pamiętajcie zawsze o tym, że z drugiej strony, jeżeli na przykład planujecie sobie rozbudowę komputera w przyszłości, a przy wielu modelach jest tak, ponieważ zazwyczaj zajęty jest tylko jeden slot na RAM, także zawsze tego RAMu, czyli pamięci operacyjnej, można sobie dołożyć. Druga kwestia, która się pojawia na płaszczyźnie właśnie laptopów do tego typu zastosowań, to jest taka, że po co mi laptop za 2000 do zastosowań biurowych? Otóż oczywiście możecie kupić laptopa z procesorem Celeron czy tam serię A4, jeżeli chodzi o AMD, za 1000 czy tam za 1200, to 1300 zł, tylko że po pierwsze to będzie ten laptop do tego typu zastosowań, jak mówiłem wcześniej, do jednozadaniowych zastosowań, czyli jedna aplikacja, to raz. Przy większej ilości aplikacji to będzie naprawdę słabo działać. Dwa, za pół roku powiecie to, co moja dziewczyna powtarza mi jeszcze, że mówiąc gdzieś średnio raz na tydzień, czyli komputer mi muli, komputer mi się zacina, komputer mi nie działa i tak dalej. I tak właśnie będzie, jeżeli kupicie po prostu tani komputer, ponieważ na pewno nie będziecie o niego dbać, nie będziecie go czyścić codziennie, nie będziecie usuwać niepotrzebnych plików, ewentualnie nie będziecie instalować pewnie programu do zarządzania pamięcią RAM, no i przez to za pół czy za trzy miesiące nawet po prostu będziecie narzekać, że komputer Wam muli. Dlatego warto kupić jednak komputer nieco droższy, na którym nawet będziecie mogli sobie robić inne rzeczy, tak? Nie będziecie musieli tylko jakby korzystać, nie wiem, z arkuszy kalkulacyjnych czy internetu, przeglądania internetu, ale będziecie mogli też obrobić zdjęcia w Photoshopie czy w Illustratorze, czy zaprojektować coś nawet w Corelu, bo takie rzeczy da się nawet na procesorze i3 robić. Akurat w tym modelu, który tutaj mam, to jest Lenovo IdeaPad 300, mamy procesor akurat serii niskonapięciowej, to jest Intel Core i5-6200 z literką U na końcu i on w zupełności tutaj naprawdę wystarcza nie tylko do tego przeglądania internetu czy pracy biurowej, ale także, jak wcześniej powiedziałem, do pracy w Photoshopie ze spokojem możecie to robić, do pracy w Corelu na przykład, czy w jakichś innych tego typu programach, natomiast oczywiście filmu na tym nie wyrenderujecie w jakimś sensownym czasie. Z kolei zdecydowanie na przykład laptop inny Lenovo, ThinkPad E550, jak sobie tutaj patrzę w sklepie Sferis, on ma na przykład też procesor i5, tylko z niższej serii, 5200U. Zdecydowanie te procesory są o tyle dobre, że to są dwurdzeniowe procesory, ale czterowątkowe. To jest zastosowana technologia Hyper-Threading Intela, która nam niejako podwaja ilość rdzeni, przez co one jeszcze szybciej chodzą. Natomiast, co jest ciekawe, zdecydowanie procesory i3 również tutaj będą odpowiednie do tego typu zastosowań. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, Celerony, procesory A4 AMD, jakieś Pentiumy tego typu, Intele Atomy, Intel Core M, to już raczej do przeglądania jednej, dwóch stron czy korzystania z Worda to jest ok, natomiast do jakichś wielozadaniowych rzeczy to odradzam. Zostało jeszcze kilka innych cech, ja Wam je wymienię. Jeżeli chodzi o laptop do zastosowań praca biurowa, internet.
To jest tak, dobra klawiatura, to znaczy taka, która ma odpowiedni dla Was schok i odpowiednią ilość klawiszy. Tutaj akurat w tym laptopie mamy klawiaturę AccuType, która jest no, dosyć ergonomiczna, to znaczy jakby wielkość samych klawiszy jest odpowiednia, no i skok mamy taki typowy, niski, laptopowy. No i przede wszystkim też to, czy pracujecie dużo z liczbami. Jeżeli pracujecie z dużo liczbami, no to powinniście mieć ten pad numeryczny z boku, nie we wszystkich laptopach to jest. Kolejna cecha to jest dobry ekran. Nie musi to być koniecznie rozdzielczość Full HD, ale fajnie jakby taka była. Rozdzielczość 1366x768 zupełnie wystarczy. Natomiast co jest istotne w laptopie, to jest to, aby była to najlepiej matryca IPS podświetlana diodami. To znaczy, jeżeli pracujecie właśnie gdzieś, chcecie coś komuś pokazać, czy wystarczy, że na przykład oglądacie film w dwie, trzy osoby, no to chodzi o to, żeby ta matryca miała szerokie kąty widzenia. W tym laptopie właśnie taka matryca jest zastosowana. Tak jak mówiłem, to jest ta nowa IdeaPad 300, ale też w innych producentów, w innych laptopach również. Linki macie poniżej, między innymi do sklepu Spheris.pl. Chodzi o to, że jeżeli ktoś patrzy z tej strony na przykład, czy z tej strony, to żeby wszyscy widzieli dokładnie, idealnie taki sam obraz, żeby nie było jakiegoś właśnie złego odwzorowania kolorów, czy złego kontrastu, czy czegoś takiego, czy inna głębia czerni. Trzecia rzecz to jest cicha praca i chłodna praca. W przypadku tych procesorów niskonapięciowych Intel Core i5 z serii U, to tutaj o to się nie musimy martwić. Właśnie po to są te niskie napięcia robione, aby te procesory pobierały mniej energii, przez co wydzielały mniej ciepła. Także to jest też oczywiście niższy proces technologiczny. No i ze względu na to one się tak nie grzeją. Laptopy Asusa mają to do siebie, że ten system chłodzenia jest no, taki, a nie inny, że te laptopy są dosyć ciepłe i głośne. Ja mam prywatnie właśnie laptopa Asusa i z tym, no to jest taka cecha, do której albo na nią się zgadzacie, albo nie. W tym laptopie, tak jak mówiłem, jest procesor niskonapięciowy, także tutaj z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. I ostatnia rzecz, no to magazyn danych, tak? Jeżeli pracujemy właśnie na jakichś programach typu Word, Excel, to te dane dużo nie zajmują, ale jeżeli chodzi o multimedia, na przykład filmy, muzyka, to te dane już zajmują troszeczkę więcej miejsca, dlatego dysk 1 TB to już jest standard. No i jeżeli chcemy, żeby nasz komputer startował szybko, to albo musi być wyposażony ten laptop w funkcję True Instant On and Off, czyli nawet w zwykłych dyskach HDD czasami jest taka opcja. Są też dyski hybrydowe, HD połączone HDD z SSD, czyli SSHD, chyba tak się nazywają te dyski. I to jest też dostępne m.in. w konfiguracjach w Lenovo IdeaPad 300. No i też czasami zdarza się, nawet w tej cenie no 2000 zł, czasami bardzo rzadko się zdarza, ale zdarza się, że są dyski SSD. Zawsze można też taki dysk po prostu po zakupie sobie dokupić i wtedy ten komputer będzie działał bardzo, no, dużo, dużo szybciej, tak zauważalnie, czyli przeglądarka nam się szybciej wczytują, pliki biurowe, arkusza kalkulacyjnego czy pliki tekstowe. Reasumując, duży magazyn danych albo szybki magazyn danych jest istotny po to, aby właśnie pliki szybko nam się wczytywały, ale też po to, żeby po prostu starczyło nam miejsca na te wszystkie pliki. Kolejna cecha, myślę, że równie istotna, to jest ilość portów wejścia-wyjścia. To znaczy, nawet w tych bardzo drogich laptopach, które kosztują 5 czy 8 tysięcy laptopach gamingowych, rzadko spotyka się więcej niż 3 porty USB. Także ważne, żeby ten laptop miał jednego czy dwóch, ważne, żeby on miał 3 porty USB. No i ważne, żeby to też był standard USB 3.1 generacji pierwszej już, tak? Czyli to dawne USB 3.0. W tym akurat modelu, który ja tutaj mam, mamy taką konfigurację 1 plus 2, czyli jeden port USB 3.0 czy 3.1 generacji pierwszej i dwa porty USB 2.0. Również w troszeczkę wyższych modelach z tej serii IdeaPad 300 mamy dwa USB 3.0, a jeden USB 2.0. No i co jeszcze jest istotne, ale to jest raczej standard w tej cenie, czyli czytnik kart pamięci, tak? To jest, myślę, że bardzo przydatna sprawa. Tutaj znajduje się po lewej stronie, na lewej krawędzi ten czytnik kart pamięci. Mamy także wyjście HDMI i jeszcze, co się też już rzadko zdarza, wyjście VGA, czyli jeżeli byśmy prowadzili jakieś prezentacje na tym laptopie, to nie będzie z tym żadnego problemu. Jest też zabezpieczenie Kensington Lock, no i to też jest ciekawe, że w tych laptopach biurowych mamy jeszcze stację optyczną, stację dysków, stację płyt, tak? To też nie jest takie dosyć oczywiste. Jeżeli oglądamy filmy, czy jeżeli słuchamy muzyki na laptopie, to istotne byłyby też dobre głośniki. Tutaj w tym laptopie Lenovo IdeaPad 300, którego możecie kupić w sklepie Spheris.pl, mamy technologię Dolby Audio i co ciekawe, w ogóle głośniki są tu umieszczone w dosyć nietypowy sposób, bo zazwyczaj mamy je gdzieś tutaj na froncie, gdzieś nad klawiaturą,
a w Lenovo z serii 300 mamy je na dole. Jest to dosyć dziwne umieszczenie, natomiast polega to na tym, że po prostu dźwięk się też odbija od podłoża i jakby no, ten sygnał jest wzmocniony w ten sposób. Mamy tutaj również Super Speed Wi-Fi. Jest tu jakiś dosyć dobry przetwornik zastosowany, jeżeli chodzi o sieć bezprzewodową, także jeżeli chcemy no, chociażby oglądać filmy na YouTubie w komfortowej jakości, czy w komfortowym czasie buforowania, czy no, cokolwiek, Netflixa oglądamy i tego typu, albo wysyłamy coś właściwie, no to właśnie Wi-Fi będzie nam potrzebne. W tym laptopie są wszystkie cechy, natomiast nie mówię, że to jest jedyny laptop wzorowy, tak jedyny laptop, który możecie kupić w tej danej cenie do tych zastosowań, natomiast akurat w tym odcinku ten prezentujemy. Wspominałem Wam także o Lenovo ThinkPad E550, to jest również model, który jest aktualnie akurat w promocji w sklepie Sferis. Także to by było na tyle w tym materiale, jeżeli Wam się przydał i podobał, to zostawcie kciuka w górę. Tutaj Wam pokazuję moje kciuki w górę. W karcie znajdziecie link do ceny tego laptopa, którego tutaj Wam prezentowałem, a także do recenzji tekstowej i do innych przydatnych filmów na naszym kanale. Piszcie w komentarzach poniżej, co Wy uważacie, jakie cechy są istotne właśnie, jeżeli chodzi o płaszczyznę laptopa do multimediów i do pracy biurowej. No i cóż, ja z tego miejsca dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!